Paweł Jonik, kłaniam się i zapraszam na serwis sportowy. Zdecydowanie nie tak to miało wyglądać. W środę reprezentacja Polski przegrała ze Szwecją i po zaledwie 3 meczach pożegnała się z Euro 2020. Raptem 12 dni trwała przygoda reprezentacji Polski z turniejem finałowym UEFA Euro 2020. Środowa porażka ze Szwedami przekreśliła szanse polskiej kadry na awans do 1/8 finału. Wielka impreza kiedyś zawsze musi się dla kogoś skończyć. My mieliśmy nadzieję, że nasza impreza skończy się troszeczkę dalej. Natomiast można powiedzieć, że sportowo żeśmy zawiedli i nie osiągnęliśmy rezultatu takiego, jakiego byśmy oczekiwali. Ja i moi zawodnicy jesteśmy zawiedzeni, że nie wyszliśmy z grupy. Ciężko pracowaliśmy. Zrobiliśmy dużo świetnych okazji. I dwie z nich udało się wykorzystać w ostatnim starciu na Euro, ale od początku. W mecz perfekcyjnie weszli Szwedzi. Już w drugiej minucie gola na 1-0 zdobył Emil Forsberg. Później świetną okazję do zdobycia bramki zmarnował Robert Lewandowski i do przerwy wynik nie zmienił się. Po zmianie stron bramkę na 2-0 zdobył Forsberg, zmniejszając szanse Polaków do minimum. Podopieczni Paulo Sousy dzięki dwóm golom Roberta Lewandowskiego zdołali doprowadzić do remisu, ale w końcówce większym sprytem wykazali się Szwedzi. W doliczonym czasie gry Wiktor Klasson pokonał Wojciecha Szczęsnego, ustalając wynik na 3-2. Samym Robertem Lewandowskim no niestety nie wygra się spotkań. Co najbardziej dobitnie pokazało to ostatnie spotkanie przegrane ze Szwedami 2-3. Lewandowski zrobił wszystko, co było możliwe w tym spotkaniu. W całym turnieju zabrakło przede wszystkim dobrej gry w destrukcji. W trzech spotkaniach Wojciech Szczęsny był zmuszony 6-krotnie wyciągać piłkę z siatki. Honorowy punkt udało się wywalczyć w meczu z Hiszpanami, ale jak zauważył Radosław Nawrot z Interi, tegoroczna impreza była dla Polski jedną z najgorszych w historii. Wszyscy przeżyliśmy spory zawód, jeżeli chodzi o wyniki. Momenty dobrej gry i piękne bramki jedynego człowieka na poziomie, jakiego mamy w reprezentacji, to dużo za mało. Oczekiwania były znacznie większe. Wszyscy liczyli na co najmniej wyjście z grupy, ale katastrofalny mecz ze Słowacją wszystko przekreślił. Polscy kibice na kolejne emocje związane z meczami reprezentacji Polski będą musieli poczekać do września. Wtedy biało-czerwoni zagrają z Albanią, San Marino i Anglią w eliminacjach do Mistrzostw Świata w Katarze. Lech Poznań objął patronatem występującą w trzeciej lidze Polonię Środa Wielkopolska. Jak czytamy na stronie klubowej poznaniaków, głównym zamysłem programu klubów patronackich Akademii Lecha Poznań jest popularyzacja oraz udoskonalanie szkolenia w mniejszych ośrodkach piłkarskich. Kolejorz chce dzielić się swoją wiedzą, metodami oraz doświadczeniem, które w minionych latach zaowocowały wieloma piłkarzami nie tylko w pierwszej drużynie niebiesko-białych, ale także młodzieżowych oraz seniorskiej reprezentacji Polski. Warto wspomnieć, że jest to pierwsze takie porozumienie Lecha z innym zespołem. Za nami pierwszy dzień 97. Mistrzostw Polski w lekkiej atletyce. Na poznańskim stadionie Golęcin zaprezentowało się wielu znamienitych sportowców, którzy mogli cieszyć się z wywalczonych medali. W czwartek bezkonkurencyjna w zawodach trójskoku była reprezentantka AZS-u Poznań Adrianna Szustak. 25-letnia zawodniczka wywalczyła złoto z wynikiem 13:92. Super, że widziałam na trybunach rodzinę, przyjaciół, no i przede wszystkim narzeczonego, który tutaj zawsze jest na tych zawodach. Nie mogłam się przebudzić w tym konkursie, na pewno. Cały czas czegoś brakowało, żeby skoczyć dalej. Na szczęście Karolina skoczyła 13:60 i to mnie bardzo mocno nakręciło. Skoczyłam te 13:92, czułam, że to jest idealny skok. W rzucie oszczepem medal z najcenniejszego kruszcu przypadł Marii Andrejczyk. Polska nadzieja olimpijska uzyskała rezultat 59:69, który nie był dla niej szczytem marzeń. Przede wszystkim jest chyba frustracja największa, bo po tym rzucie z miejsca na 59 czułam, że faktycznie mogę fajnie dołożyć. Nie ukrywam, że na razie nie jestem gotowa na dalekie rzuty, do jakich byłam przyzwyczajona w marcu, w kwietniu i na początku maja. To jeszcze nie jest to. No niestety, takie są powroty po kontuzji i tak jest samooszczep. Najlepszym oszczepnikiem okazał się Marcin Krukowski. W finale pchnięcia kulą wśród pań triumfowała Paulina Guba, a wśród panów Michał Haratyk. Najszybsi na dystansie 100 metrów byli Dominik Kopeć i Pia Skrzyszowska, a na dystansie 3000 metrów z przeszkodami Mikołaj Czeronek i Aneta Konieczek. Rywalizację w trójskoku panów wygrał Adrian Świderski. Z wielkopolskich medali należy wspomnieć o srebrze Klaudii Adamek z Gwardii Piła i brązie Mateusza Siudy z AZS-u Poznań w biegu na 100 metrów, a także o srebrnym medalu Alicji Konieczek z AZS-u Poznań w biegu na 3000 metrów z przeszkodami. Mistrzostwa Polski potrwają do soboty. Czwartek przyniósł kibicom początek Mistrzostw Europy Juniorów i U23 w kajakarstwie. Do niedzieli tor regatowy Malta gości czołowych kajakarzy młodego pokolenia, a dziś dodatkowo ugościł najlepszych poznańskich młodzieżowców, którzy odebrali stypendia sportowe miasta Poznania.
Mistrzostwa Europy Juniorów i U23 w kajakarstwie to kolejna w tym roku międzynarodowa impreza sportowa, która odbywa się na poznańskim torze regatowym Malta. Przygotowywaliśmy się od 8 miesięcy do tej imprezy i mnie nie jest oceniać, jak to jest przygotowane. Dojrzyjmy do niedzieli, do finałów. Do zakończenia, jak ekipy całej i zdrowo wyjadą do domu, bo bezpieczeństwo to jest największym atutem. Do stolicy Wielkopolski zawitało 800 przedstawicieli z 37 państw Europy, którzy do końca tygodnia walczyć będą o medale europejskiego czempionatu. W tym momencie trudno wskazać jednoznacznych faworytów w poszczególnych konkurencjach. Wszyscy mają szansę, bo stają na starcie. Myślę, że zawodnicy powinni wszystko wykonać to, co najlepiej się nauczyli, co trenerzy najlepiej im przekazali. Jak to wszystko wykonają, będzie szczęście, będzie pogoda, nie będzie żadnych innych drugorzędnych rzeczy, to w tym momencie myślę, że będziemy się cieszyć. W przerwie od zmagań na torze odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów sportowych miasta Poznania dla wyróżniających się młodzieżowców. Uhonorowano 50 sportowców uprawiających 13 różnych dyscyplin, którzy w ubiegłym roku osiągnęli wybitne wyniki drużynowe lub indywidualne. Dla tych młodych sportowców ważne jest to, że są oni zauważeni, przez władze miasta, przez otoczenie, w którym uprawiają sport. Jest to taki czynnik mobilizujący, motywujący do jeszcze większego wysiłku. W gronie wyróżnionych znalazła się Liliana Banaszak, koszykarka ekstraklasowego Enea AZS-u Poznań, a od pewnego czasu także i reprezentantka Polski. Na pewno jest mi bardzo miło, że znalazłam się w tej 50 i miasto mnie doceniło i takie stypendium dużo daje i myślę, że nie jedna osoba chciałaby stać na moim miejscu, dlatego cieszę się, że miasto wręczyło mi to stypendium. Stypendia w wysokości 500 zł miesięcznie będą wypłacane przez najbliższy rok. Życzymy również tam sukcesu. To wszystko w tym serwisie. Paweł Jonik, dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia.